Hej, hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dawno nie widzieliśmy się aż tak oficjalnie. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak mieć taki fajny, przezroczysty pasek w Windows 10. Także, żeby coś takiego mieć, takie czary. A musimy przejść na naszą przeglądarkę, wpisać takie, no, to się napisało, translucent. Takie magiczne słowa. TB. Wchodzimy w pierwszy link. I pobieramy sobie taką to paczuszkę. Kiedy mamy już naszą paczuszkę pobraną, wypakujemy ją, otwieramy i uruchamiamy plik exe. Teraz nasz pasek już się troszeczkę zmienił, ale bierzemy tą ikonkę i klikamy sobie clear. A teraz mamy taki ładny, przezroczysty paseczek. Więc co, dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Nie wiem kiedy będzie, ale kiedyś będzie. Cześć, wesołych świąt.